No, w Tarnogrodzie mamy dzisiaj wielkie święto rolników. Świętujemy dożynki. Dożynki takie trochę inne niż gdziekolwiek, bo nie zależy nam na koncertach, ale mamy coś innego, prawda? Mamy dzieciaczki lokalne, słyszymy w tle, pompy sadzackie już się szykują, bo zaraz będzie turniej o Puchar Burmistrza. Zawody sadzackie, czyli coś, czego druhom sadzakom bardzo brakuje. Mamy dożynki w innej formie, tak jak powiedziałem wcześniej, to jest forma biesiady. My się spotykamy, żeby ze sobą porozmawiać, żeby coś pogadać z sąsiadem, podziękować mu, że pomógł mi przy żniwach, przy czymkolwiek. Bo często jest taki jedyny moment, gdzie my tak się możemy na luzie wszyscy z całej gminy spotkać i właśnie są po to te dożynki. A plus jest taki, że mamy na dożynkach darmowy poczęstunek. Każdy, kto do nas przyjdzie, każdy mieszkaniec, każdy rolnik, każdy gość dostanie za darmo. Myśliwi przygotowali pyszny gulasz, mamy stoisko promujące wołowinę, wieprzowinę. Także dla każdego coś dobrego. Panie z koła gospodyń mają pyszne słodkości, także każdy znajdzie coś dla siebie, coś co mu pasuje i miło spędzi czas. Nasze dożynki są organizowane w ten sposób, żeby one były dla mieszkańca. Nam najbardziej zależy na mieszkańcach, dlatego jest tak to wszystko zrobione, żeby każdy się czuł, że tu jest u siebie, że tu jest gospodarzem. Bardzo dużo osób się w to właśnie angażuje, dlatego że jest dużo swoich ludzi. Czaj, czekoladę, rum, kakao, lemoniadem. Ojciec umarł, syn pozostał, syn po ojcu spadek dostał. Hej! I popija czaj, czekoladę, czarną kawę i popija czaj, czekoladę, rum, kakao. Popija czaj, czekoladę, czarną kawę i popija czaj, czekoladę, rum, kakao, lemoniadę. Nie minęło dwie niedziele, syn po ojcu sprzedał ciele. Hej! I popija czaj, czekoladę, czarną kawę i popija czaj, czekoladę, rum, kakao, lemoniadę. Nie minęło trzy tygodnie, syn po ojcu sprzedał spodnie. Hej! I popija czaj, czekoladę, czarną kawę i popija czaj, czekoladę, rum, kakao, lemoniadę. Ojciec w niebie z aniołami, syn na ziemi z panienkami. Hej! I popija czaj, czekoladę, czarną kawę i popija czaj, czekoladę, rum, kakao, lemoniadę. Wspólnie z burmistrzem podczas organizacji tegorocznych dożynek w Różańcu Pierwszym postanowiliśmy właśnie zorganizować taki turniej jednostek OSP z terenu gminy Tarnogród. No, w związku z tym, iż w wyniku pandemii, prawda, nie ma organizacji zawodów OSP, to my zdecydowaliśmy się wykonać taki właśnie turniej w samej gminie Tarnogród. Dzięki dofinansowaniu właśnie udało nam się zakupić w tym roku tor do ćwiczenia bojowego dla młodzieżowej drużyny pożarniczej. No, myślimy właśnie w ten sposób tak samo pozyskiwać młodych druhów w szeregi OSP naszej, strony naszej gminy.